Ja nie byłem na wernisażu, ale znam niektóre z tych obrazów i dlatego postanowiłem się kolorystycznie dopasować do niektórych z nich. Wyciągnąłem z szaty swój hipisowski sweterek sprzed mniej więcej 40 lat. No tak. O, on, to jest jego trzecie albo czwarte wcielenie, także było kilka renowacji, więc trzeba to wziąć pod uwagę. No ja to raczej w odwrotną stronę, jeżeli już rosłem. Chociaż nie, chyba... A, mniejsza o to. W każdym razie te obrazy kolorystycznie przywołały mi w pamięci jakąś tam przeszłość. Więc stąd ten sweterek. I stąd to, co przygotowałem, bo przyznam się, że żadna z tych rzeczy, które przedstawię, nie została specjalnie, Kasiu, dla ciebie napisana. Ale wszystkie ci dedykuję. Wszystkie ci dedykuję i myślę, że będę w stanie wytłumaczyć, dlaczego one moim zdaniem pasują do tego finisażu. Całości nadałem tytuł 9 zwyczajnych impresji śpiewanych. Czyli w skrócie dziś. No bo dziś. Zacznę od jednego chyba z najstarszych, może nawet najstarszego numeru, jaki dzisiaj tutaj wykonam. Właśnie też pochodzi mniej więcej, nawet jest starszy niż ten sweterek, bo już ma ponad 40 lat. I właśnie ten numer szczególnie dedykuję tobie, aczkolwiek nie jest on o Kasi. Jest o dziewczynie o innym imieniu, ale to jest imię tak uniwersalne, że spokojnie mogę zadedykować tobie, bo jesteś tutaj nie tylko gospodynią, ale jesteś osobą, która mnie się jawi jako wieczna, przynajmniej tak długo, jak długo cię znam, zwyciężczyni w bojach z formą, kolorem, czasami z ludźmi, no i z tą galerią. I z tego właśnie względu pierwszy numer to jest Wiktoria. I to na dodatek.